jest podbieraku. Patrz, wyskoczył. Witam serdecznie, z tej strony Cezary, wędkarstwo.pl. Dzisiaj w takim ładnym, uroczym miejscu, prosto pod sosenką, na takim jakby cypelku, wędkowanie na metodę. Metod feeder, kolejne, już niedługo spinning, także będzie też spinning, no ale na chwilę obecną jeszcze metod spławik, także lecimy w tym kierunku. Dzisiaj dwa federki, tutaj jeden, drugi, a tutaj moja zanęta. Zanęta do podajników: wanilia, sypka plus kukurydza, sypka. Przynęty: miód, malina, kisłe masło i kukurydza. Słodka kukurydza. Takie przynęty będę stosował. Pelety, też już, znaczy pelety, to jest bardziej zanęta gotowa, sypka i będę próbował wywalczyć w końcu może jakiegoś karpika. Przypuszczam, że mogą być pstrągi, chociażby bardziej bym chciał jakiegoś karpika złowić. Może karaś, może koluch, może płotka, może leszczyk. Zobaczymy, co będzie brało, to będziemy łowić. Dobra, koniec tego gadania. Moczymy pelet i zaczynamy. Miłego oglądania. Wanilia, trochę wanilii. Zostanie jeszcze coś, czy wszystko wysypać? Może zostanie jeszcze, może na jakiś raz będzie do mieszanki. Dodać do jakiejś innej mieszanki. No i kukurydza. Kukurydza zawsze sprawdzona. Dużo osób łowi właśnie na kukurydzę, na tym zbiorniku. Także dajmy zapach kukurydzy. Szybkie mieszanko. Nie wyrabiam za bardzo dużo tej zanęty, bo nie wiem ile mi zejdzie. A zawsze mogę później sobie ją dorobić. O, patrzcie, jak coś się spławiło. Fajnie. Dobra. Oho, chrapnąłem przy dużo chyba, ale zaraz zobaczymy. Nie, przy dużo, chyba będzie akurat. Jedno chrapnięcie wystarczyło, takie większe, żeby zanęta do metody była gotowa. Pamiętajcie, że z wiosny ta zanęta nie może być jakaś tam mocno przemoczona, żeby w momencie, kiedy ona wpadnie koszyk, żeby ona się rozpruszyła, zrobiła chmurę rozpruszoną i gdzieś tam opadało. No i w tym koszyku tak czy siak to zostanie troszeczkę tej zanęty i jak ona opadnie już całkowicie na dno z przynętą, to w tym momencie ta ryba będzie gdzieś tam z chmury, przejdzie na dno i będzie coś tam próbowała znaleźć. Oczywiście znajdzie moją kulkę, która będzie największą frakcją, jaki on szuka, i mam nadzieję, że chętnie ją łyknie. Także tutaj będzie miód, malina. Miód, malina poleci gdzieś tam, w tamtym kierunku. Trochę nasypię zanęty tutaj, żeby tą kulkę schować. O! I napełnię, delikatnie raz ubiję, dosypię górkę i wciskam. Ja zazwyczaj troszeczkę dłużej wciskam, żeby ona przy wyrzucaniu mi się nie rozleciała i żeby też troszeczkę więcej tej zanęty razem z podajnikiem spadło na dno. Tak to robię, tak to preferuję i
jakoś to działa. O, w ten sposób to wygląda. Także tutaj pierwszy zestaw. Tak jak mówiłem, tutaj będę musiał uważać na te sosny, ale pierwszy zestaw będę wyrzucał gdzieś w tamtym kierunku. Mam nadzieję, że nie na drzewa. Będzie dobrze. O, tam gdzieś chciałem. Tam gdzieś poleciało. Nie jest tam głęboko, widzę. Może później wezmę dipera i rzucę sobie diperem, sprawdzę. A drugi zestaw poleci w tą stronę całkowicie. Jestem sam na zbiorniku, także sam sobie rzucam gdzie chcę, jak chcę i fajnie. Drugi zestawik. No to dzisiaj będzie troszeczkę dużo inaczej i eksperymentowo, bo dzisiaj nie będę zakładał skisłego masła. Dzisiaj będzie kukurydza, tylko że tą kulkę kukurydzy już zmienię, bo ona od ostatniego wypadu już mi trochę zblakła. Niech sobie pływa, może coś się ściągnie. Zobaczymy. O, założymy całkowicie nową kuleczkę. Ja stosuję bagnecików, jest mi wygodniej, ale oczywiście to zależy od preferencji każdego wędkarza, jak co robi. Ja robię tak i tak pokazuję. Wbijam w środek, o, dociskam, żeby lepiej, głębiej to schować, dociskam z koszykiem, bo jest to w palec wbijający i tak to mniej więcej wygląda. Dobra, tutaj śrybka mała się spłowiła. O, miałem dobrać jeszcze. I o tak. Dognieść, dosypać podajnik, włożyć, zacisnąć, wyrzucić i czekać na branie. Jeszcze chwila, tutaj trochę mocniej to docisnę. O, i kolejna foremka zrobiona jak babki piaskownicy. O, jak tutaj wygląda? Dobra. A drugą rzucę sobie dokładnie tak, jak powiedziałem, gdzieś w tamtą stronę. O, tam, dokładnie tam chciałem. I niech sobie stoją i czekają na pierwsze brania rybek. Oby jak najszybciej, oby była zabawa. I tak se tutaj siedzę i myślę i powiem szczerze, że tak trochę widzicie, jest delikatna falka. Jestem na takim wysuniętym i bardzo mi tutaj wieje takim zimnym wiatrem. I tak cały czas mi do głowy uderza, żeby może jednak się przenieść w inne miejsce. No i chyba to zaraz zrobię, przeniosę się na miejsce, z którego łapałem pstrągi. Może... tam jest dużo płytsza górka, tutaj jeszcze nie badałem diperem. Nie wiem jak tutaj jest z głębokością, gdzie znaleźć górkę, bo na tych górkach trzeba szukać tej ryby o tej porze roku. No i tak właśnie się zastanawiam, czy właśnie się nie przenieść, bo tam wiem, gdzie jest górka. Jeśli się przeniosę, to mnie zobaczycie w nowym miejscu. Jest chyba jakaś ryba. Ale walczy fajnie. I wzięła tam spod tamtych ścinek. O, fajnie tańczy. Czuję coś ciekawego. Zobaczymy, co to będzie. Powoli, powoli doholujemy. Ale ona idzie mi tutaj mocno w te drzewa. No ja bym nie chciał, żeby ona szła w drzewa. Ale bije, ale... oho. A może się jednak nie przeniosę. Zobaczymy. Chyba wychodzi na środek. Z tego miejsca. Jest coś ciekawego. No ciśnie mi tutaj w krzeczory. Skubaniec, wyjdź na środek. Dobra, jesteś już tutaj blisko. Już może będzie łatwiej. Jest karpik. Nieduży karpik. Przypuszczam, że jakiś taki zarybieniowy, ale jest pierwszy karpik w tym sezonie
ciutkę większy. No chodź, chodź, chodź. Widzę, się roztańczył, jak zobaczył podbierak. Ale ja mam długi podbierak, kolego, także na spokojnie. Jest pierwsza ryba. Pierwszy karpik sezonu. Teraz go spokojnie wyciągnąć, odczepić i wypuścić. Wziął na... Kolega wziął na... miód malina. Na miód malinkę wziął. O. Dobra. Taki karpik, myślę, że gdzieś coś koło... Czekaj, bo tu mi się zaczepiłeś tą swoją płetwą. Mocno za siatkę. Gdzieś koło kilo, półtora, coś takiego. Taki karpiszonek. Fajnie, dobra. W jakimś ciekawym miejscu go wypuścimy, żeby ładnie odpłynął. Niech rośnie. Żebym się spotkał z tobą, jak będziesz miał zdyszkę z 10 kilo. O, ładny. Popłynął. Super. A więc jest pierwsza rybka. Pierwszy karpik na metodę na miód malinę. Także powoli zaczyna się. A już miałem się przenosić z tego miejsca. I powiem szczerze, że może jednak jeszcze zostanę i posiedzę trochę. Ale wziął spod samych ścinek skubaniec. I miałem duży problem, bo chciał iść tutaj krzaki, takie drzewa połamane. Pewnie sosen. Wystają cały czas. Próbował w to miejsce iść, ale udało się wyholować, także zlecimy. No to sprawdźmy, czy coś tam się siedzi. Chyba nie, chociaż jeżeli siedzi, to coś naprawdę bardzo małego. Bo praktycznie nie ma za wielkiego oporu. No a to zaraz się przekonamy sami. Czy coś tam wpięło się? Nie, nic się nie wpięło. Także bez ryby zmieniam miejsce. Idę w inne miejsce. Zobaczyć. Z tego wpadł jeden karpik. Zobaczymy, czy będzie działo się coś w drugim miejscu. Jest. Ciekawe, co to będzie. Ale jest jakaś rybka. Liczę na karpia, a nie na pstrąga. Ale przekonamy się za chwilę. To będzie jeszcze jakaś inna rybka. No, patrz, jaki twardziel. No, tutaj. Jest karp. Uuu, i to ładny karp. Bardzo ładny karp, powiem wam szczerze. Fajny będzie kaban. Uuu, już mi się to podoba. Będzie ciekawa rybka. Ciekawe, czy uda się ją wyholować. Ale ciśnie. Nie wiem, czy ja nie mam za małego podbieraka na tą rybkę. No ale... zobaczymy. No tutaj nie płyń, tutaj nie płyń. Oho. No i już, może wystarczy
tej walki. Ale wirek fajny. Patrz, jaki tutaj się rozszalał. Skubaniec. O, o, o. O, 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 o. No, 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 kolego. Czy on jest taki silny? Jest, jest. A, jeszcze? Jeszcze nie. Jeszcze chwila. Nie będzie duży, taki z 1,5 kg przypuszczalnie. Ale patrzcie, jaki waleczny skubaniec. Muszę go wymęczyć odpowiednio. Jest. Wymęczony. No i w podbieraku. Proszę Państwa. Nieduży karpik. Wydawał się trochę większy. O kurde, co ja robię? Co ja robię? Zaraz połamię wędkę i będzie na tyle. No taki fajny karpik. Bardzo fajny. Jaki długaśny skubany. Patrzcie, jaki fajny zadzior. A pokusił się. O, skusił się na kukurydzę. Oczywiście meus. O, ale ładny. Patrz, jaki żółciutki, fajniutki. Jaką długą płetwę ma grzbietową. Ogon czerwony. Widzę, że to jest karp nie zarybieniowy, tylko karp już taki, który był rok, dwa temu zarybiony. Myślę, że ma około 1,5 kg. Dobra, karpik zaliczony. Także niech rośnie, by był jeszcze większy. O. Jak zwykle problem z wypuszczeniem z tego podbieraka, bo one idą w dół. O, 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 o. Poszła torpedka. A więc jest. Jest drugi karpik. Zmieniłem miejscówkę, przyszedłem tutaj. No i wpadł drugi karpik. Ten był już taki bardzo, bardzo waleczny, bardzo żółty. Widać, że to na pewno nie był zarybieniony, z tegoroczny zarybieniowy karpik, tylko dużo wcześniejszego zarybienia, bo był bardzo ładny, żółty, fajny, ciekawy i silny. Silny, waleczny. Także słodka kukurydza, a tam jest na drugiej wędce, tak jak na początku mówiłem, miód malina. O, tam było branie, ale delikatne, a tutaj było zdecydowane gięcie od razu. Także rzucam kolejny zestaw, no i czekamy na kolejną rybkę. Patrzyłem w ogóle na drugą wędkę, a tutaj branie na tej wędce. Co tutaj będzie? Też karpik. Gdzie on jest? Też karpik. Podobnych rozmiarów. Ale ten... O, 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 o. Chyba się obudził właśnie. No ja też mam długi podbierak bardzo. O, jest podbieraku. Patrz, wyskoczył. Wyskoczył z podbieraka. Skubaniec. O, no, no. Takich cudów to ty mi nie rób już drugi raz. Wystarczy jeden. Moja nieuwaga, bo opuściłem troszeczkę w dół wędkę. Dobra. O, jest na brzegu. A ten taki fajny, garbaty. Wygarbiony mocno. Tym razem kulka już wypadła. Miód malina. Bardzo delikatnie zapięty. O.
ten taki wygarbiony, pójść tutaj tymi kolcami, zczepił się za siatkę. O, jest. Taki wygarbiony trochę. Fajny, też taki żółciutki. Karpik. Kolejny. No. Kolejny dzisiejszego wypadu. Karpik, puścimy cię tutaj, może ładnie nam odejdziesz, żeby to fajnie było widać na wodzie. Woda jest w miarę czysta. O, o, jak fajnie. Poszedł w dno. Bardzo powoli poszedł. Moja kulka została w podbieraku, ale już jej nie będę zakładał, bo jak już raz wypadła, to ona będzie wypadać i wypadać. Założymy świeżą. O, na haczyk. Także jest kolejny karpik dzisiejszego wypadu. Bardzo miło i przyjemnie. Do tej metody właśnie dorzucę jeszcze tutaj do tego, dorzucę ogólnie parę białych rybaków. Niech sobie w zanęcie chodzą. Zawsze jak łowię, to dodaję do haczyka 2-3 robaki białe. Na pewno nie zaszkodzi to, a wręcz raczej pomoże. W każdym razie coś tam się łapie, czyli nie szkodzi, tak? O. Zakładamy. Niech idą też do zanęty, do podajnika. Nie będę im żałował, może akurat też coś tam się skusi, jak będą te robaczki tam sobie po dnie chodzić. Może szybciej znajdzie. Także w tym miejscu jeden zestaw jest wyrzucony tam pod trzcinki, a drugi tutaj pod trzcinki wyrzucam. Coś mi się tu poplątało. Drugą stronę. Jak tak się nie zwróci uwagi, to można bardzo łatwo przy wyrzucie metody połamać wędkę. Dlatego lepiej uważać na to. O, tu niech leży. Dokładnie. O. Szmatka do wycierania rąk. Tutaj zarzucone. Ok. Czekamy na kolejne branie. Czyżby coś było? Nie wiem. Ale tak to wygląda, jakby... Tak, już jest w zaczep wlazło. No i cóż, będzie... Będzie chyba... rwanie. No, coś wyszło. Udało się coś wyrwać. Co poszło? Poszedł przypon. Niestety. Jest. Jest ryba. Ale waleczna.
No nie mów, że zaparkujesz zaraz mi. Ale walcz. Ciekawe co to będzie. Było totalne poluzowanie. No zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie karpik, czy coś innego. Tutaj jakoś tak bardzo słabo idzie. Tam jeszcze trochę walczył. Gdzie mam podbierak? Tutaj jest podbierak. Dobra. Będzie karpik. Jest karpik. Zwykle budził się tutaj przy samym podbieraku. Oho, i już na grzbiecie za żyłkę zaplątał. Ale już chyba odplątał. Dobrze. Jest podbieraku. No i bajobongo. Jest kolejny karpik. Dzisiaj taki nieduży ten jest z kolei. Taki maluch. Jak widzicie, po raz kolejny poskutkowało. Spokój się. Miód malina. Miód malina numer razy dwa. Z tego miejsca. Zaraz muszę tutaj z podbieraka odczepić. O, gdzie masz zahaczyn na haczyk? O, dobrze, że zapiąłeś się. Widzę. Nie, nie jest tak strasznie. Wyglądało to gorzej. No, uspokój się. Tutaj żyłkę mi złapał. Za swój płotwę. O. Taki karpik. O. Nieduży. Bezpiecznie go przytrzymał w podbieraku, jakby się wymajtał. No dobra. Niam, niam, niam. Chciałeś jeść, tak? Trochę zjadłeś. No dobra. Niech płynie i rośnie. Żebyś miał z 15 kilo, kolego. O, proszę. Zobacz, zaczepił się chyba płetwą. Może się tak zaczepił za podbierak, że... O, dobra. Zmykaj z ręki. Jak nie chcesz z podbieraka. Poszedł w czeluści. Siedzi kolejny. Patrzcie, wszystkie wchodzą spod tamtych trzcinek. A na tą wędkę nie ma za bardzo brań. Ale ten jest jakiś nieduży chyba. Albo taki mało waleczny. Chyba, że może jeszcze karaś się zameldował, albo jeszcze coś innego. Ale nie bije tak. Tak jakby to miał być karp. No, już wiem co to jest. To nie jest karp, to jest pan sumik karłowaty. Pan sumik karłowaty się zameldował. Największy chwast naszych wód, który je ikrę i nasze przynęty. No spory ten, znaczy spory, no widziałem większe, tak? No ale kolega chyba już do wody nie wróci. Przynajmniej dzisiaj takich rybek nie wypuszczamy z powrotem, bo jest to naprawdę szkodnik. Chociaż fajny, podobno bardzo smaczny. Kiedyś miałem taką przygodę, że tym właśnie kolcem przybiłem sobie palca. No i nie było to miłe, bardzo długo się goiło. Pokaż, bo zaraz mnie kujniesz. Pokaż paszczę. Nie chcesz otworzyć. Także taki koluszek. Nie pokażę wam, co z nim zrobię.
ale na pewno go nie wypuszcza do wody. A więc tak coś czułem, że coś te branie za delikatne, chociaż takie średnie. Miałem chwilę nadziei, że to może kolejny karpik, no bo tak nawet dwa razy pociągnął mocniej. Był już taki ciut większy ten koluszek. No ale przy holu tak właśnie czułem, że coś on za lekko idzie. Na początku gdzieś tam pewnie jakieś ziela jeszcze po drodze zaliczał, dlatego zresztą widać było na haczyku bardzo dużo ziela, dlatego tak szło to opornie. No a później szedł już bardzo, bardzo delikatnie, także jak zobaczyłem go, myślę, jest ten chwast. No cóż, koluchy. Podobno bardzo smaczne. Na pewno się wybiorę na te koluchy, skoro są tutaj, to może się wybiorę na nie. Połapię je właśnie w celach konsumpcyjnych. No i tyle. I tyle z dzisiejszego wypadu. Także kaczki pływają, a będzie jeszcze coś stąd będzie. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.